Lektury obowiązkowe do egzaminu ósmoklasisty, i w ramach tych lektur, obowiązkowe do matury, to jest mega dziwna rzecz. To jest naprawdę dziwny zbiór, i można do niego podchodzić na wiele sposobów. Można się nim po prostu przerazić, albo zażenować, albo można zastosować strategię, przygotowując się na egzamin, czy będąc w szkole w momencie, w którym, no właśnie omawiasz kolejne te lektury, i temu właśnie ma. Służyć ten film takiemu strategicznemu omówieniu, lektur, które musisz znać albo o których musisz się kompetentnie wypowiadać, bo prawda jest taka, że na pewno nie będziesz znać i kompetentnie wypowiadać się o wszystkich. Musisz podjąć pewne decyzje. No i właśnie to jest naprawdę, moim zdaniem, dobre słowo, że to są decyzje strategiczne. Zapraszam cię do materiału, gdzie zaprezentuję ci właśnie moją perspektywę na to, jak sobie taki plan przygotowania, na przykład do egzaminu ósmoklasisty, albo na maturę zrealizować na lekturach, które poznajemy w podstawówce, czy w tych ostatnich latach w sumie podstawówki. W sumie to ty poznajesz, albo nie wiem, twoja córka, albo twój znajomy, albo znajoma, bo ja już na pewno nie poznam, bo już je znam. Mhm. Zapraszam Cię do tego, żeby zobaczyć inne moje materiały, gdzie omawiam na przykład y, epoki, w ramach których powstawały te lektury. Wyżywam się na tych epokach, to znaczy nie mówię o nich za wiele miłych rzeczy, ani o autorach, ani o motywach, które są obecne w ramach tych lektur, no ale nie zasługują na to, żeby się z nimi delikatnie obchodzić, więc tego nie robię. Takie strategiczne podejście umożliwia nam ułożenie lektur w hierarchii, y, zastosowanie tier listy od lektur, które są mega fajne, to znaczy dobrze się je czyta. Czy o nich się czyta, no bo przecież przy lekturach obowiązkowych w szkole mało kto będzie naprawdę je czytał, tylko bardziej mówimy o takim. Poznawaniu, no ale dla niektórych lektur robi się to w sposób fajniejszy, a przy niektórych jest to po prostu mega trudne zadanie, więc tu mamy jedno kryterium, a z drugiej strony mamy taką przydatność lektury, czyli to, ile motywów, wzorów bohatera, czy innych takich rzeczy przydatnych na języku polskim, czy przydatnych w takim życiu generalnie w społeczeństwie, jesteś w stanie wyciągnąć z takiej lektury, z poznania, właśnie, czy przeczytania o jakiejś lekturze. I na początek weźmiemy sobie lekturę, która po prostu w wykazie lektur obowiązkowych jest na pierwszym miejscu, czyli opowieść wigilijną Charlesa Dickensa. Największą zaletą tej lektury jest to, że jest o niej w popkulturze bardzo dużo i możesz ją poznać i ją w ogóle rozumieć i znać razem z morałem i z taką ogólnie przyjętą interpretacją, w ogóle nie czytając tej lektury. Ona po prostu pojawiła się w twojej głowie, bo ją tam zaszyła popkultura. Nice. Ale jeśli tak nie jest, to poznanie opowieści wigilijnej nawet Czytając tę książkę, nie sprawia jakichś dużych problemów. Banalny i oczywisty w odbiorze morał o tym, że są pewne wartości, takie jak na przykład bycie dobrym, które są ponadczasowe i się opłacają, a bycie złym, zazdrosnym, skupionym na sobie albo na rzeczach materialnych nie jest najlepszą drogą do tego, żeby po prostu wieść swoje życie. No, łatwe rzeczy, oczywiste rzeczy, te motywy znajdziemy wszędzie i to jest problem tej lektury, ale zaletą jest to, że jest bardzo przystępna. Ma też Ebenezera skrócza, czyli głównego bohatera, którego po prostu łatwo da się potem przywoływać i wykorzystywać go tak ogólnie na przykład na maturze. Mhm. No, i właśnie taki miks lektury, która jest przystępna, nie walczy z Tobą, nawet bym powiedział, że zaprasza Cię trochę do świata literatury, ale z drugiej strony ma dość wąską pulę motywów, i no właśnie rozumiemy ją wszyscy jako w ogóle społeczeństwo, jako taki wspólny mózg w jeden bardzo konkretny, banalny i oczywisty sposób. Moim zdaniem jest to lektura, która jest albo ciekawa, albo przydatna. Na pewno nie zasługuje na wyższe miejsce, taka taka ocena. Aleksander Fredro Zemsta. I tutaj pytanie do osób odpowiedzialnych za podstawę programową, kto przekminił, że pokazanie ludziom w podstawówce Zemsty sprawi, że ktokolwiek przekona się do literatury, czy do kultury w ogóle, bo Zemsta jest w ogóle nieciekawa. What the fuck is this piece of shit? Nie jest śmieszna, nie jest odkrywcza, znaczy była w XIX wieku, kiedy powstawała. No i gdybyśmy tak do tej sprawy podchodzili, to jeszcze bym przebolał tę zemstę. Ale zemstę omawia się i analizuje się pod kątem stylu, no bo jest to dramat, więc analizujemy to właśnie, na czym polega dramat, dlaczego dramat jest super, no i na poziomie no właśnie jakichś morałów, bo w Zemście poznajemy to, jak były relacje w pomiędzy grupami społecznymi w Polsce, poznajemy obraz powiedzmy szlachty, no więc jest bardzo dużo takich obrazów, czy ważnych elementów, zarówno technicznie, jak po prostu konstrukcji lektury, jak i samej treści. I to jest problem, bo moim zdaniem ta treść z tobą aktywnie waż walczy. No i o ile można zbudować cały egzamin ósmoklasisty wokół tej książki, to jeśli nie musisz, bo na przykład jesteś maturzystą i masz braki gdzieś indziej, to na pewno bym zemsty nie dotykał, w ogóle bym się tam yy, nie zbliżał. No, i ta lektura musi trafić do tego samego tiru, co właśnie opowieść Wiglina, czyli przydatna albo ciekawa, ale tutaj mam stuprocentową pewność, że ona jest przydatna, ale nie jest ciekawa. To znaczy, ona się przyda na egzaminie, ale, ale nie jest na tyle ciekawa, żeby jakoś ci tę podróż przez nią ułatwić. Jan Kochanowski, fraszki i treny. No i teraz tak, tutaj mamy do wyboru, to znaczy, to są jakieś fraszki i jakieś treny, chociaż podstawa. Precyzuję, że to musi być tren siódmy i ósmy dla podstawówek, ale nawet gdybyśmy potraktowali wszystkie fraszki i wszystkie treny, to dla mnie to jest tier wyżej, czyli oczko wyżej od tego, co właśnie teraz przyznaliśmy zemście. Bo są to utwory bardzo krótkie i o ile fraszki w ogóle z tobą nie walczą, a treny bardzo z tobą walczą, no to takie założenie, które się przyjmuje, polega na tym, że najpierw mamy autora, czy właśnie Jana Kochanowskiego, autora, który jest szczęśliwy, który wyznaje takie wartości coś jak epikureizm, czyli chwyta dzień i w ogóle kocha fakt, że codziennie wstaje z łóżka, no bo trudno nie kochać jak się jest przedstawicielem 1% najbogatszych, najlepiej wykształconych ludzi w swojej epoce. No jakby to jest Spoko zawsze, no i ono tym pisze, i naucza społeczeństwo, i w ogóle jest taki hop do przodu, a potem przychodzą treny, i jest mega smutny, i w tym kontekście nawet treny mają sens, jak się je omawia z fraszkami, no bo ogólnie treny nie są najbardziej przystępną literaturą, i właśnie na poziomie stylu mogą już z sobą walczyć. Ale zarówno treny, jak i fraszki mają sobie dużo morałów, dużo motywów, takich jak na przykład relacja artysty do dzieła, gdzie we fraszkach artysta próbuje wykorzystać dzieło, żeby się czegoś nauczyć, a w trenach używa je w sumie z takich pobudek bardzo samolubnych, to znaczy rozlicza się sam ze sobą i robi sobie terapię, której ty jesteś świadkiem. Tak? To znaczy rozmawia, omawia swoją stratę i swoje problemy, a czytelnik temu wszystkiemu towarzyszy. No więc na tym poziomie mamy tam bardzo dużo rzeczy, a jeśli chodzi o styl. To zarówno fraszki, jak i treny trzeba rozumieć jako po prostu no właśnie z czego to się składa, z czym to się je. Że fraszka to taki krótki utwór, który ma wywołać u ciebie uśmiech na twarzy na przykład, albo sprawić, że cokolwiek do czego artysta chce cię namówić, jest takie łatwe, proste i przyjemne, a z kolei że tren to smutny, pompatyczny Brrr. utwór, który po prostu ciężko się czyta i o to chodzi, żeby się go ciężko czytało, no bo to jest przecież wyraz cierpienia, które się nagromadziło u ojca dziecka, które nie żyje. No więc dlatego trochę przydatna i ciekawa, albo przydatna i trochę ciekawa. I moim zdaniem to jest ten drugi wariant. To znaczy przydatne na pewno, zarówno fraszki, jak i treny, no i nawet trochę ciekawe. Zwłaszcza jak je tak zestawimy ze sobą. Chociaż wątpię, żeby jakiś ósmoklasista serio, chociaż jednym neuronem swojego mózgu był ciekawy przemiany Jana Kochanowskiego, to da się zrobić eksperyment społeczny, w którym to jest serio trochę ciekawe. Idziemy dalej i tutaj podstawa programowa proponuje nam Adama Mickiewicza, który ma mnóstwo utworów. Chyba po kolei możemy zrobić Redutę Ordona i Śmierć Pułkownika, czyli utwory, które grają na tej, na tej nucie patriotycznej, dotyczą mesjanizmu. I obie, oba te utwory, ja osobiście, ponieważ właśnie ten subiektywizm się tutaj odzywa, wrzucam do y, tej puli... Y, Ciekawa albo przydatna. Styl właśnie taki troszeczkę podniosły, opisy, które zawarł Adam Mickiewicz w tych konkretnych dziełach, nie, nie walczą ze mną, czy nie stwarzają dla mnie żadnych problemów. Bo ja po prostu taką tematykę, taką prostą, powiedzielibyśmy, taką dość oczywistą z perspektywy na przykład licealisty, czyli mesjanizmu, poświęcenia dla ojczyzny, polskości. Ja to lubię i nawet taką kreację, znaczy taka kreacja mi po prostu nie przeszkadza, więc dlatego jest to dla mnie w miarę ciekawe. Jeśli chodzi o przydatność, no to jedynym argumentem tutaj, i że to jest przydatny utwór, to są właśnie te nuty narodowo-wyzwoleńcze, nuty patriotyczne. Polska guru! Polska guru. Ale to jest tak oczywiste i jesteśmy w stanie streścić przesłanie tych utworów w dwóch zdaniach. Więc nie mogę powiedzieć, że fiksowanie się na tym i nadrabianie tych zaległości jest jakoś super przydatne, no nie? To zrobisz to po prostu w 20 sekund. No więc przydatna nie bardzo, ale ciekawa moim zdaniem tak. Aha, i jakby to nie było oczywiste. Oczywiście ten podział jest pisany palcem po wodzie i ta tier lista jest po to, żeby sobie to w głowie poukładał czy poukładała, a nie dlatego, że tutaj mamy jakąś super specjalistyczną po prostu metodologię, czyli metodę oceny, y, którą ja teraz zamierzam zaproponować komisjom noblowskim przy przyznawaniu literackich nobli. Jakby to nie było oczywiste. Następnie Adam Mickiewicz y, ma w podstawie programowej świteziankę. Y, ja tego shitu w ogóle nie pamiętam. Pamiętam tylko fakt, że to poznawałem, ale nie nie wiem, co z tym zrobić, więc tutaj mam dwa wyjścia, albo powiedzieć, że no, coś tam pamiętam i dać mid, albo po prostu uczciwie tutaj zrobić no contest, więc robimy no contest, jakby nie przyznaję miejsca. Adam Mickiewicz ma też dwa bardzo duże dzieła i możemy je omówić razem, bo czy Ci się to podoba, czy nie, zarówno Dziady część druga, jak i Pan Tadeusz, czyli dwa w sumie największe pewnie y, klocki w podstawie programowej. Ja wrzucam do ST, Tieru albo tiru, albo pozycji rankingowej. Wrzucam je na pierwsze miejsce. Trzeba te książki zdać, znać, czy Ci się podoba, czy nie. Jasne to nie jest napisane tak, jakbyś rozmawiał, czy rozmawiała z ziomkiem. Jasne, że to jest problem, ale kompetentnie musisz się o tych książkach po prostu wypowiadać. Jak jesteś z podstawówki, no po prostu dlatego, że to jest Twoja podstawa programowa, a jak jesteś w liceum, to trochę nawet wypada. Jakbym miał te lektury ze sobą porównać, no to pan Tadeusz jest o tyle lepszy, że ma film który jest całkiem spoko, znaczy, może jest jakiś film y, dziady, część druga, nawet chyba oglądałem go w szkole, ale to było dawno. No, ale tak czy inaczej, ale produkcja Pantadeusz w wersji mm, powiedzmy kinowej czy filmowej jest na tyle spoko, że jesteś w stanie oszukać system i po prostu poznać go. Tak. A jak masz psychę i umiesz czytać wiersze, to nawet możesz ten ostatni zjazd, czy zjazd właściwie, a nie zjazd, ostatni zjazd na Litwie sobie zainstalować, chociaż nie wyobrażam sobie, chociaż będąc zupełnie szczerym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś stawia teraz przede mną pana Tadeusza i ja tą książkę czytam chyba, że ktoś by streścił każdy po prostu rozdział, czy każdą, każdy wers w jednego TikToka i bym mógł go przeskrolować całego, to może w taki sposób by się dało mój mózg oszukać i sprawić, żebym go yy, przeczytał ale raczej ra, raczej szanse jeżeli chodzi o motywy, no to na pewno więcej motywów znajdziemy w panu Tadeuszu, no bo ona jest to, to jest po prostu większa lektura, tak? To są motywy, które ci się przydadzą na maturze, przydadzą ci się na egzaminie ósmoklasisty, znajdziesz tam wszystko od relacji rodzicielskich, przez jakieś konflikty, przemiany bohaterów, do oczywiście wątków narodowo wyzwoleńczych, kreacje wsi, kreacje państwa, wizje na państwo i to kilka wizji, wizje na społeczeństwo polskie, na szlachtę, na rozwój, na wartości konserwatywne. No W panu Tadeuszu jest wszystko, w dziadach jest mniej, ale też prawie wszystko i są też takie wątki związane z ludem, z prostym ludem, ze sferą psy, psychę, sakrum, czyli taką duchową, nie wiem, które słowo to dobrze obrazuje, ale tak czy inaczej obie te które niestety lecą do eski. Znaczy, w sumie po prostu lecą do eski. Nie, nie ma czy niestety, czy nie. Trzeba to po prostu jakoś rozkminić, co nie? Jeżeli nie umiesz czytać więcej niż 25 sekund, to rozkmin to inaczej. Obejrzyj sobie 15... Streszczeń, wszystko, co jest dostępne w internecie na temat tej lektury, zajmie ci to łącznie, takich na przykład dziadów, części drugiej, zajmie ci to łącznie dwie godziny życia i już będziesz się kompetentnie wypowiadać o tych lekturach. Dalej w podstawie jest Mały Książę, lektura naprawdę spoko, może nie do Estiru, bo jednak nie ma tam wszystkich motywów znanych człowiekowi, tak jak w Panu Tadeuszu, ale z drugiej strony z tych lektur, które omówiliśmy do tej pory, to chyba Mały Książę najmniej z tobą walczy. Do tego też, tak jak opowieść Wigilijna, jest mega obity i taki y, przegadany popkulturowo powiedzmy, no nie? Więc możesz znać, znać konkretne wątki Pana... Y, nie pana Tadeusza. Możesz znać wiele wątków małego księcia, w ogóle o tym nie wiedząc, no nie? Więc yy, znowuż albo streszczenie szczegółowe, albo jakiś audiowłóczek tutaj powinien wlecieć. Moim zdaniem yy, jest to lektura yy, ciekawa i w miarę przydatna. Henryk Sienkiewicz, który ma dwie pozycje: latarnik, latarnik, który jest w sumie midem, nareszcie pierwszy mid, dlatego że nie za wiele tam mamy motywów, ale nie jest to też na pewno lektura, która ci aktywnie szkodzi, bo jest przede wszystkim krótka, prosta. Powiedziałbym, że przyjemna, ale no nie, jest żadna. Jest krótka, prosta i żadna. No i motywów jest tam niewiele. Także jeżeli na przykład za 5 dni piszesz maturę albo egzaminu smaklasisty, to darowałbym sobie latarnika, a tylko zatwierdził, znaczy pogodził się z tym, że on istnieje. No i Henryk Sienkiewicz ma też w podstawie programowej Quo Vadis. I właśnie jak omawiałem lektury na maturę, bo mam oczywiście całą tier listę o lekturach na maturę, z, zgodnie z. Podstawą programową, no właśnie dla szkół średnich, no to zastanawiam się, gdzie się podziało QuoVadis y, i Pantadeusz. No i obie te lektury są tutaj. QuoVadis jest też solidnym klockiem. Y, nie wiem, czy objętościowo nie jest większa niż dziady, część druga. Nie jestem pewien, nie pamiętam tego. W każdym razie, Kwowadis aktywnie z tobą walczy i ma. Jak na swoją objętość. Moim zdaniem mniej motywów niż taki pantadeusz, ale oczywiście to jakby możesz mieć inną opinię. Ja wrzucam Kwowadis jako lekturę przydatną. I to pomimo jakby tylko dlatego nie jest midem, bo tam faktycznie jest dużo o przemianie i wątkach miłosnych, taki motyw bardzo zresztą popularny. Co by znaczyło, że Kowadis wcale nie jest aż tak przydatny. No ale nie możemy dać mi takiej ważnej lekturze. Jeśli nie znasz obecnie Kowadisa, to nic z tym nie, czy Kowadis po prostu, to nic z tym nie rób. Jeśli masz na przykład egzamin za tydzień, za dwa tygodnie, daruj sobie. Istniał Kowadis, streszczonko, nawet nie musi być szczegółowe yy, i jest ok. Juliusz Słowacki Baladyna to taki polski yy, Macbeth. To jest. Może takie porównanie, które pewnie nic ci nie mówi, bo prawdopodobieństwo, że oglądasz taką tier listę i strategicznie sobie układasz, czego się nauczyć, a czego nie yy, i rozumiesz porównanie do Macbeta jest dość małe, no ale dla mnie balladyna to jest mid. Treść, która w swoim stylu walczy z tobą aktywnie i po prostu sprawia, że nie da się tego przeczytać z satysfakcją, czy nawet tak neutralnie, tylko po prostu denerwuje cię każdy wers tego utworu. Motywy, które znamy w tylu innych miejscach, znamy je z Biblii, z mitologii, z innych utworów romantycznych, które są strategicznie bardziej strategiczne, takie jak na przykład, no właśnie Dziady chociażby, także Yeah. Darowałbym sobie tą lekturę mid. No Więc tyle jest tych lektur, ale są też lektury uzupełniające, i ja mo, możemy się na nich skupić, dlatego że jeśli jesteś maturzystą i w miarę zależy ci na twojej przyszłości, to możesz rozważyć, czy pośród tych lektur uzupełniających nie ma czegoś, co możesz chcieć po prostu uwzględnić w swojej strategii przygotowywania się do e, matury. A jeśli jesteś e, egzaminowany w, w ramach egzaminu ósmoklasisty, no, to też w sumie, no czemu nie? No, ja możesz część. Rzeczy po prostu rozkmienić sobie, jak ci się nudzi w domu, bo cię rodzice nie kochają i nie chcą z tobą gadać. No więc jest na przykład sonet krymski, czy generalnie w sumie to jest pula sonetów krymskich, no i generalnie cały ten zbiór sonetów da się streścić, jeśli chodzi o to, co autor, czyli Adam Mickiewicz, ma na myśli, dosłownie w trzech czy czterech zdaniach. To znaczy, Adam Mickiewicz tęskni za ojczyzną i podziwia naturę, którą widzi dookoła i interpretuje tę naturę tak jak romantycy generalnie interpretują y, rzeczy. Otoczenie. Polecam Ci mój odcinek o Romantyzmie. Jakby omawiam tę epokę, więc polecam. No właśnie w to wpisuje się Adam Mickiewicz. Sonety krymskie na, na skali w ogóle romantyzmu polskiego wypadają naprawdę dobrze, no nie? No bo jednak taki opis stepu nie za bardzo możecie skrzywdzić. W porównaniu do jakiejś historii nimfy wodnej, która się zakochała w dębie, a ten dąb to był jakiś zaklęty, nie wiadomo kto, no to opis akurat sonety krymskie wypadają całkiem spoko. Dla mnie jest to lektura naprawdę, no nie, no dajmy ją wysoko. Czyli jest to lektura która jest ciekawa i w sumie całkiem przydatna. Następnie mamy Syzyfowe Prace, no i sy Syzyfowe Prace opowiadają, znaczy wpisują się w ten nurt taki narodowo wyzwoleńczy. W ogóle to jest taka moja refleksja, że tak naprawdę lektury, które poznajesz w podstawówce, to jest w dużej mierze po prostu roman romantyzm i ten vibe przede wszystkim narodowo-wyzwoleńczy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale jest tego strasznie dużo. No i w to się też wpisują Syzyfowe Prace, które chociaż, które chociaż nie są lekturą romantyczną, no to opowiadają właśnie o prześladowaniach jak I o rusyfikacji, i o walce z tymi prześladowaniami. I przez to, moim zdaniem, chociaż jasne są tam jakieś spiny wyjątkowe, no nie jest to jakiś zbiór motywów, który jest unikatowy. Jeżeli znasz na przykład twórczość Adama Mickiewicza, jeżeli znasz pana Tadeusza, no to no, pytanie, jaka jest zasadność tego, żeby akurat scyzyfowe prace poznawać? No, nie ma takiej zasadności, więc mid. Następnie lekturą uzupełniającą są treny Kochanowskiego. I tutaj są do wyboru inne treny, ale my już omówiliśmy treny jako po prostu całość, więc, jakby skip. Żona modna, mid. Dziwna treść, jasne, że nie, w ogóle masz to gdzieś. Nieważne, czy jesteś maturzystą, licealistą, zwykłym człowiekiem po studiach, żona modna, wszyscy to mają gdzieś. Mid. Tędy i Melchiora Wańkowicza. No i nie czytałem tego, obstawiam, tak mi się wydaje, że to jest jakiś nowy dodatek, nawet jako lektora uzupełniającego, chociaż może nie, ale na kanwie tych autorów, no Melchior Wańkowicz wyróżnia się tym, że on w miarę niedawno żył, więc. No, możliwe, że ta lektura też została dodana w miarę niedawno. U mnie na studiach spędziłem kilka lat na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam Melchior Wańkowicz miał y, swoją katedrę i to w sensie nie miał katedry takiej naukowej, ale był czczony mega, więc y, to może być rekomendacja, chociaż nie wiem, no, no taka ciekawostka. Po prostu go lubili wykładowcy. Się mówili, że jest fajny, ale go nie czytałem. My nie lubiłem tych wykładowców. No i na koniec artysta Mrożka, czyli utwór, który opowiada m.in. właśnie, czy przede wszystkim w sumie o tym. Jak się nazywa? To znaczy nazywa się artysta i opowiada o relacji artysta-sztuka, artysta-dzieło, dzieła artysta-twórczość. Moim zdaniem, jeśli nie znasz artysty, a troszeczkę zrobiło Ci się gorąco, na tyle gorąco, że oglądasz tier listę, coś z czego się przygotować, a z czego nie, no to totalnie mid, możesz to skipnąć w całości i wszystko jest okej, okay. no nie? Wszystko jest okej, okay. artysta-mrożka, zapominasz, że to istniało. Okej, okay, super, udało się skompletować tę listę, która moim zdaniem, jak patrzę teraz na to i tak sobie reflektuję, co się udało ułożyć, faktycznie jest reprezentacją tego, jak ja na przykład teraz przez ostatnie dwa tygodnie przed jakimś egzaminem uszeregowywałbym sobie wiedzę i jakbym się upewniał, co jakie, jakie treści kultury rozumiem, a jakich w ogóle nie ogarniam, no bo na przykład jeśli w Twoim przypadku okaże się, że nie ogarniasz tylko lektur z kategorii mid, no to niech przynajmniej tyle się stanie, że Ci odejdzie troszeczkę stresu. To znaczy, faktycznie jest tak, że mamy lektury ważniejsze lub też nie, i jest ich za dużo i nikt tych lektur nie będzie po pierwsze czytał, a po drugie poznawał w pełni. Co nie chodzi o to, żeby dokonać jakiegoś tam wyboru. Szkoła cię zmusza do tego, żeby podejmować takie pierwsze życiowe wybory i powiedzmy, że jednym z nich jest to, że masz 10, czy 15, czy 50 lektur do poznania, a ty wybierasz z tego 4, bo po prostu jesteśmy ludźmi tylko. No więc taka jest moja podpowiedź, na jakich lekturach się skupić. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał. Jedyne o co proszę w zamian, to jest to żebyś ten materiał udostępnił komuś, nie wiem, to może być twój stary, to może być twój znajomy, osoba, która ma za dużo czasu albo osoba, której aktywnie po prostu chcesz zepsuć dzień. To jest jedyne, o co proszę w zamian. Mam nadzieję, że po prostu ci się to do czegoś przyda i że będziesz żyć w zdrowiu. Cześć!